Cześć, witajcie z tej strony Glit79. Dzisiaj tak na szybciutko, tak jak obiecałem, ulepszyłem wszystkie swoje myśliwce, porównamy, czy ścigacz z ekspedycji Utopia faktycznie jest jakoś znacząco lepszy, a może gorszy. Zaczniemy od mojego ciężkiego myśliwca, którym latałem praktycznie od początku przygody NL6. Jak widzicie, potencjał obrażeń 410, siła tarczy 328, hipernapęd nieco ponad 900 i manewrowość ponad 1100. Uzbrojenie. Podstawowe wyrzutnie rakiet, ulepszone, infranóż, plus wszystkie ulepszenia do niego, najlepsze jakie znalazłem. Tutaj dodam, że wszystkie statki są dokładnie tymi samymi ulepszeniami zrobione, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że jeden statek ma lepsze ulepszenia, drugi gorsze. Tarcze najlepsze jakie znalazłem, są to nielegalne ulepszenia, 38% tarczy. No i to by było na tyle, jeśli o to chodzi. Wszędzie są powstawiane eski, najwyższe jakie znalazłem. Przejdźmy do mojej igiełki, którą latałem. Igiełka 413, 321, 938, 1060 manewrowość. Może minimalnie o tam parę punktów zmieniłyby się te wartości, gdybym inaczej prostawiał ulepszenia, ale jest to kwestia maksymalnie 10, może 15 punktów, więc też nie warto sobie aż tak tym zawracać głowy. Na właśnie, o czym nie wspomniałem. Wzmocnionych slotach wszędzie mam broń, tarczę, broń na dwóch slotach, tarczę na jednym i silniki na jednym. No i ostatni, nasza ekspedycyjna nagroda, ścigacz. Śmigacz, przepraszam. I w jego przypadku wygląda to tak. 410, 314, 938 i 1164 manewrowość. I tak samo jak w poprzednich statkach, ulepszenia najlepsze jakie znalazłem. I tak samo jak właśnie w dwóch poprzednich, broń na dwóch wzmocnionych slotach, tarcza i silniki na jednym. Także no, to wszystko są myśliwce. I te wartości, no nie oszukujmy się, praktycznie wcale się nie różnią, więc po prostu kwestia, co wam się podoba. Bo różnicy w walce podejrzewam, że nie odczujemy żadnej. Zresztą zauważyłem, że... A może wam pokażę nawet. Weźmy to na przykładzie. A nawet może być i śmigacz. One mają jakiś tam maksymalny kap obrażeń. Zobaczcie, że nawet jeżeli wyjmiemy jedną, dwa ulepszenia, obrażenia się nie zmieniają, ponieważ już osiągnęliśmy maksimum. Wyjmijmy trzecie.
Także tak naprawdę byśmy mogli zaoszczędzić miejsce. Oj, dobra, już. Tak naprawdę moglibyśmy sobie zaoszczędzić miejsce i nad tych trzech esek nie dawać, ponieważ nic one nam nie podnoszą. No ale jako, że je mam, a miejsca technologii jest całkiem sporo, to po prostu je wrzuciłem. Jeżeli kiedyś będzie to tak, że mi go zbraknie, to będę wiedział, co wywalić, nie? Także wydaje mi się, że wszystkie myśliwce, jakie występują w grze, wszystkie statki, jakie występują w grze, mają jakiś maksymalny potencjał obrażeń, którego w żaden sposób nie jesteśmy przeskoczyć. Może modami, ale gram na czystej grze, więc tego niestety wam już nie jestem w stanie powiedzieć. No i co? Porównanie zrobiliśmy. Także żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na koniec jeszcze wrzucę tarczę wszystkich trzech statków wklejonych równocześnie, żebyście zobaczyli, że te różnice są naprawdę minimalne. Trzymajcie się i do zobaczenia.